Czym jest soda kaustyczna? Soda kaustyczna to taki biały proszek. Nie proszek, tylko płatki. Nie soda kaustyczna, tylko wodorotlenek sodu. Może mieć postać również roztworu wodnego o stężeniu około 50%. Czyli pół na pół płatki z wodą. Soda kaustyczna to substancja żrąca i silnie reaktywna. Substancje żrące kojarzą nam się z kwasami. Soda kaustyczna należy jednak do grupy zasad. Zasady to nieorganiczne wodorotlenki metali o wysokim pH. Soda kaustyczna to materiał niebezpieczny, wymagający specjalistycznego transportu. Znajduje się w 8 klasie drugiej grupy pakowania Międzynarodowej Konwencji Przewozu Towarów i Ładunków Niebezpiecznych ADR. Przewożenie sody niezgodnie z przepisami może Cię narazić na przykre skutki prawne. Obchodzenie się z sodą kaustyczną wymaga środków ochrony osobistej. Chroń oczy. Chroń dłonie. Chroń drogi oddechowe. Po co komu soda kaustyczna? Komu ją sprzedać? Wodorotlenek sodu jest jednym z głównych surowców chemicznych. Jest szeroko stosowany w przemyśle. Najczęściej kupują ją rolnicy, ze szczególnym uwzględnieniem hodowców, szczególnie zwierząt futerkowych. Soda kaustyczna to uniwersalny środek dezynfekujący. Wodorotlenek sodu jest środkiem myjąco-dezynfekującym. Odkaża i czyści powierzchnię. Reaguje z substancjami organicznymi. Rozpuszcza bakterie, drobnoustroje chorobotwórcze, wirusy, grzyby. Zabija je na śmierć. Wodorotlenek sodu jest wykorzystywany również w przemyśle spożywczym. Na przykład słone paluszki zawdzięczają swoją przepiękną, błyszczącą glazurę właśnie sodzie kaustycznej. Jednak jego głównym zastosowaniem jest dezynfekcja linii technologicznych. W przetwórstwie owocowo-warzywnym, w masarniach, ubojniach, mleczarniach, piekarniach, w browarach czy cukrowniach. Soda kaustyczna znajduje zastosowanie w niewielkich, manufakturowych wytwórniach mydła stałego. Wodorotlenek sodu w postaci roztworu wodnego, ługu, wchodzi w reakcję zmydlania tłuszczy. Czyli soda kaustyczna plus tłuszcze plus woda równa się mydło. Soda kaustyczna jest niezbędna przy przerobie PET-ów. Rozumiem, że masz na myśli butelki typu PET. Prawda. Wodorotlenek sodu może być użyty w procesie recyklingu z użytych opakowań polimerowych. Sodę kaustyczną używamy do uzdatniania zarówno wody przemysłowej, jak i pitnej. Soda kaustyczna może służyć do regulacji pH. W procesie stabilizacji pH ścieków przemysłowych czy demineralizacji wody przemysłowej.